tutaj Edyta i Natalia z Kopalni Zdrowia. No musimy przyznać, że dawno nie było takiego duetu na naszym kanale. W końcu spotkałyśmy się razem. Takiego rozgadanego duetu. Dokładnie. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat. Tak, będziemy rozmawiać o dezodorantach i antyperspirantach, a o tym jeszcze na naszym kanale nie rozmawiałyśmy. Tak, i poruszymy bardzo, bardzo dużo tematów właśnie związanych z tymi produktami, bo wytłumaczymy to, czym różni się dezodorant od antyperspirantu, czym różni się dezodorant na bazie sody oczyszczonej, a na bazie wodorotlenku magnezu. Porozmawiamy o produktach z AUN-em, więc będzie dużo ciekawych informacji, także koniecznie oglądajcie dalej. No dobrze, to zaczynamy. Na sam początek może wyjaśnimy różnicę, czym różnią się dezodoranty od antyperspirantów, tak, bo to jest chyba jedno z najczęstszych pytań, które dostajemy od Was, od naszych obserwatorów. Tak. Więc tak, dezodorant jest możliwie najbardziej naturalnym produktem, bo nie zawiera aluminium, o którym zaraz powiemy, i on nie hamuje pracy gruczołów potowych i nie wpływa na wydzielanie potu, czyli my się normalnie pocimy, nasz organizm sobie w sposób naturalny pracuje, a dezodorantem jedynie neutralizujemy nieprzyjemne zapachy. Zgadza się. Dobra. Zgadza się. No i z drugiej strony mamy ten antyperspirant. Tak, i antyperspirant, jeżeli widzicie na opakowaniu właśnie antyperspirant, czyli działa antyperspirująco, czyli już nam blokuje pracę gruczołów potowych. Sole aluminium, które występują w takim antyperspirancie, łączą się tak jakby z naszym potem, tworząc taki żel, który dosłownie działa jak taki korek dla naszych gruczołów potowych, więc dosłownie blokuje ich działanie, przez co właśnie się nie pocimy. I zazwyczaj właśnie w antyperspirantach jest dodana substancja o nazwie aluminium i to ona też ma tutaj znaczący wpływ na to, że właśnie do takiego mechanizmu dochodzi. Dokładnie. Więc można powiedzieć, że jeżeli zależy Wam na tym, żeby stosować produkt dezodorujący o możliwie najprostszym, najbardziej naturalnym składzie, który nie będzie wpływać na zaburzanie pracy Waszego organizmu, to zdecydowanie raczej unikamy wtedy antyperspirantów. Natomiast z drugiej strony, jeżeli naszym priorytetem jest wysoka skuteczność i chcemy mieć produkt, który będzie nas chronił przed nadmiernym poceniem się, bo czasem jest tak, że mamy po prostu takie indywidualne uwarunkowania i na przykład albo czasami latem na przykład tak jest, nie? Że na przykład bardziej się pocimy, a już na przykład zimą, jesienią takiego problemu nie ma. Dokładnie, no to wtedy jednak może warto sięgnąć po antyperspirant, natomiast co ciekawe, na antyperspirantach macie czasem napisane, że jest to produkt 24, 48, 72 godziny, dokładnie. I wtedy możecie zrobić tak, że na przykład dezodorant 48 godzinny aplikujecie na skórę pod pachami raz na 2 dni, a dodatkowo na co dzień, powiedzmy, nie wiem, raz, dwa, trzy razy dziennie włączacie produkt dezodorujący, który wzmacnia jeszcze jakby neutralizację nieprzyjemnego zapachu. Dokładnie, więc jak sięgacie po antyperspirant na przykład 72 godziny, nie musicie go używać codziennie, tylko właśnie co na przykład 3 dni, pozostałe dni dezodorant. Dokładnie tak. Okej. I mam jeszcze coś takiego jak AUN. I o ten AUN też nas często pytacie. Tak. Natalia, czy AUN można nazwać naturalnym antyperspirantem? I tak, i nie, bo co ciekawe, AUN to jest taki naturalny kryształ, który, uwaga, naturalnie zawiera aluminium, czyli glin. Więc można byłoby powiedzieć, że tak, że AUN to jest taki, powiedzmy, naturalny antyperspirant. Tylko jeżeli porównalibyście sobie działanie takiego antyperspirantu do działania AUN-u, to może się okazać, że on nie będzie aż tak skuteczny. Po prostu AUN jako ten naturalny kryształ troszkę szybciej się rozpuszcza i neutralizuje pod pachami, kiedy go zaaplikujemy, więc może się okazać, że on nie będzie w stanie na przykład działać antyperspirująco na przykład przez 48, przez 72 godziny, więc troszeczkę musicie go przetestować. Jeżeli jesteście ciekawi właśnie, jak działa AUN na Waszą skórę, na Wasz organizm, najlepiej byłoby to przetestować u siebie, ponieważ każdy organizm troszkę inaczej działa, każdy ma inne czasami na przykład problemy z potliwością, ale jeżeli właśnie nie chcecie używać typowo antyperspirantu, na którym jest napisane aluminium, no to możecie sięgnąć po właśnie coś na bazie AUN-u. AUN jest w ogóle takim naturalnym antyperspirantem, który nie posiada zapachu. Tak. I z ciekawostek mogę się z Wami podzielić moją historią. No. Pamiętam mój pierwszy zakup AUN-u, pierwszy i ostatni, kilka lat temu.
No i faktycznie w moim przypadku on totalnie się nie sprawdza jako produkt antyperspirujący. Okay. Bardzo mnie irytował, ale wtedy, jeszcze kilka lat temu wyczytałam, że może też działać bardzo fajnie na podrażnienia po goleniu. Tak! I tutaj jest faktycznie duże pole do popisu. Słuchajcie, ja ten aun, wiecie, pojemność gdzieś tej wielkości miałam. Ten kryształ przez, tak jakby, ten tak? Kryształ miałam przez 2,5 roku, bo on jest bardzo wydajny. Tak. I po prostu w miejscach, gdzie pojawiały się podrażnienia po goleniu, aplikowałam go na skórę i faktycznie tutaj zdawał egzamin na 5 z plusem. Super! Ja tu mogę dodać od siebie, że jeżeli kupicie taki aun typowo w formie takiego kryształu, to pamiętajcie, żeby go zmoczyć wcześniej, czyli jak on jest takim kryształem, to jest suchy, więc żeby go zaaplikować na skórę, czy to pod pachami, czy właśnie w miejscach, gdzie macie podrażnienie po goleniu, to trzeba go lekko zmoczyć i wtedy gdzieś tam można go wtedy z łatwością zaaplikować. Dobrze, że o tym mówisz, bo nie mając tej wiedzy, można mieć poczucie, że w ogóle z tym produktem nie da się współpracować. No dokładnie, że nie działa to jakby, nie? Tak, no dokładnie. Bo on jest taki szorstki w użyciu, tak, więc też nie ma ślizgu na skórze, a faktycznie jak się go zmoczy, no to też ten komfort użytkowania jest totalnie inny. Tak. Jaki produkt z aunem polecisz? Ja bardzo lubię z Mydłostacji dezodorant w kurce o obłędnym, słuchajcie, obłędnym cytrusowym, takim mocno owocowym zapachu grejpfruta i to jest też jeden z ulubionych dezodorantów naszej Justyny z zespołu. No kupowała go w pewnym czasie naprawdę cały czas. Dokładnie i on jest w ogóle w dwóch wersjach. Jedna wersja jest typowo aunowa i tutaj głównie właśnie aun ma działać wspomagająco, antyperspirująco, przy czym pamiętajcie, że Mydłostacja nazywa ten produkt dezodorantem, no ale jednak w składzie jest obecne aluminium. I jest druga wersja aunowo-magnezowa, gdzie oprócz aunu jest też, jest też dodany dodatek, jest też dodatek oliwy magnezowej. Tak, dokładnie. Dobra. Aun omówiłyśmy, to teraz przejdźmy może do antyperspirantów. Dobra, okej. Okay. I tutaj moim zdaniem na tapet powinnyśmy wynieść dwie marki. Basic Lab, a z drugiej strony Mavavo. I tutaj Was być może zaskoczymy, bo pojawiło się ostatnio sporo nowości od marki Mavavo. Są świetne. To co, Basic Lab na początek? Najpierw Basic Lab, tak. Tutaj mamy w sumie trzy produkty, jeżeli chodzi o markę Basic Lab. Ponieważ tak, mamy produkt, jakim jest dezodorant 24 godziny. Czyli tak jak omawiałyśmy wcześniej z Edytą, nie ma on soli aluminium, ma on tylko i wyłącznie takie też składniki łagodzące, więc świetne też dla przypadku osób, które mają podrażnienia po goleniu pod pachami i na pewno nie będzie działał podrażniająco. Czyli on nie blokuje, tylko właśnie neutralizuje nieprzyjemny zapach. Ma takie lekko kwiatowe nuty, bardzo, bardzo przyjemne. Przy czym one są niesamowicie subtelne, więc jeżeli nie lubicie intensywne zapachów, to te dezodoranty będą po prostu idealne. Zgadza się, bardzo subtelne. No i oczywiście dwa antyperspiranty, 48 godzin i 72 godziny. No i tutaj już mamy aluminium w składzie i faktycznie one działają. One działają i właśnie nasza Justyna, która biega, wiem, że używa chyba wersji 48 godzin aktualnie. No i biega i mówi, że działają, także myślę, że to jest najlepszy test dla tych produktów. No my też je bardzo lubimy, także myślę, że na pewno dobra polecajka. A produkty Mavavo? No właśnie, jestem po serii testów tych nowości. I tak, tutaj w sumie jest trochę podobnie, bo na początku mogę Wam pokazać dezodorant, czyli analogicznie, gdyby tak zestawić ze sobą produkty tych dwóch marek, no to tutaj mamy dezodorant 24 godziny, tutaj mamy dezodorant z ekstraktem z zielonej herbaty, ale co ciekawe, też z białą gwinką, czyli też jest to działanie łagodzące, kojące, no i neutralizujące nieprzyjemne zapachy. Potem mamy dwa rodzaje antyperspirantów, też wersje w kulce, tylko że różnica jest taka, w porównaniu do Basic Labu, że tu mamy różowe nakrętki, a tam mamy niebieskie. Tak. One są przeurocze, pudrowe i na półce w łazience kobiece naprawdę prezentują się unikatowo. Tak. I są też dwie wersje, 24 godziny, 72 godziny, ale teraz Was zaskoczę i mnie to też niesamowicie zaskoczyło, bo jest jeszcze dezodorant w kremie, ale to nie jest taki krem, w którym czujecie masło shea czy sodę oczyszczoną. To nie tak jak takie dezodoranty w kremie na bazie sody, nie? To jest krem jak krem do twarzy dosłownie. Dosłownie tak, naprawdę z ręką na sercu używałyśmy, stosujemy. Tak. Kremowa konsystencja jak, nie wiem, maseczki do aplikowania na skórę czy balsamu po prostu do ciała. Tak. I jest w opakowaniu z pompką Airless, więc aplikacja jest też niesamowicie komfortowa, bo nie trzeba
dubać paluchem bądź szpatułką, tak. Tylko po prostu odpowietrzacie pompkę, no i potem już możecie bardzo komfortowo przed każdym użyciem po prostu nałożyć dozę na opuszek palca i po prostu nałożyć potem na skórę pod pachami. Tak, dokładnie. I tyle, cała filozofia. W sumie dwie marki Wam polecamy, bo obie mają fantastyczne dezodoranty i antyperspiranty. A tutaj dodatkowo w składzie jest, słuchajcie, niacinamid i postbiotyki. Także super. No nie było takiego produktu wcześniej. Nie było. I ja go bardzo polubiłam. Ja zawsze lubię takie nowości kosmetyczne, których wcześniej nie było i to totalnie mnie wkręciło. Świetnie. Uwielbiam. Dobrze, to omówiłyśmy antyperspiranty i dezodoranty w formie kulki. To może teraz przejdźmy do dezodorantów w formie kremowej. Te, które bazują albo na sodzie oczyszczonej, albo na bazie wodorotlenku magnezu. Edyta, czy możesz wytłumaczyć, jaką mamy różnicę tutaj pomiędzy nimi? Dla jasności teraz będziemy mówić o takich tradycjonalnych dezodorantach w kremie, bo tutaj Mawawa, o którym przed chwilą Wam wspominałam, jest trochę odstępstwem od... Nie chcę mówić normy, ale jakby zachowuje się zupełnie inaczej pod kątem konsystencji niż większość dezodorantów w kremie. Więc jeżeli bazujemy na tych słoiczkowych DO w kremie, to tutaj mamy dwa rodzaje. I faktycznie większość osób sięga po dezodoranty na bazie sody oczyszczonej, bo one są najbardziej powszechne, popularne. Tak. Często też wychodzą korzystniej cenowo niż te na bazie wodorotlenku magnezu. Bo soda jest po prostu tańsza. Jest jako tańszy surowiec. I ona świetnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, a dodatkowo też działa nieco antybakteryjnie. Tak. I co ważne, może się okazać, że Wasza skóra zareaguje podrażnieniem, że skóra zacznie swędzić, może się pojawić jakieś po prostu podrażnienie, gdzie po nałożeniu dezodorantu na skórę zaczniecie po prostu odczuwać dyskomfort i Wasza skóra zacznie się buntować. I to najprawdopodobniej jest oznaka tego, że ona po prostu nie lubi się z sodą oczyszczoną i wtedy dla Was to jest też ważna informacja, że być może trzeba sięgnąć po dezodorant na bazie wodorotlenku magnezu. Tak. To jest substancja jakby zamienna, alternatywna dla sody oczyszczonej. Ona jest trochę droższa, więc też co nieco wpływa na koszty dezodorantów w kremie. Natomiast ona w skórę raczej Wam nie podrażni. Dokładnie. Więc jeżeli macie wrażliwą skórę, to moja sugestia jest jednak taka, żeby od razu sięgnąć po tą wersję na bazie wodorotlenku magnezu i raczej nie próbować tej wersji sodą oczyszczoną, chociaż tutaj tak naprawdę każda sytuacja jest mocno indywidualna. Czasami i trzeba się zdarza tak, że na przykład ktoś, jak używa systematycznie dezodorantu na bazie sody, to po którymś na przykład słoiku widzi podrażnienie, albo na przykład możecie wtedy robić tak, że jeden słoiczek używacie na bazie sody oczyszczonej, drugi słoiczek na bazie wodorotlenku magnezu sobie gdzieś tam wymieniacie. Na przykład ja jestem takim szczęśliwcem, nie? Który pamiętam już lata temu, jak sięgnęłam po pierwszy dezodorant na bazie sody oczyszczonej, już nie pamiętam nawet jakiej marki, ale pamiętam, że po chyba dwóch czy trzech aplikacjach po prostu miałam całą czerwoną pachę jedną i drugą i piekło, swędziało. W tamtym momencie nie wiedziałam, o co chodzi, potem gdzieś tam dowiedziałam się, że właśnie może to być podrażnienie. No więc faktycznie ja nie jestem w stanie używać, nawet przez jakąś krótką metę, dezodorantów na bazie sody oczyszczonej i wybieram te na bazie wodorotlenku magnezu. U mnie z kolei historia była taka, że stosowałam sobie przez 2 lata płynnie dezodoranty w kremie różnych marek, miksowałam. Bardzo lubiłam tą formułę i potem nagle się okazało, że dezodorant na bazie sody zaczął mnie podrażniać. Słuchajcie, no ni stąd, ni zowąd. Wcześniej zużyłam 2 słoiczki, było w porządku. Być może, nie wiem, kwestia po prostu, nie wiem, wysokiej temperatury, jakiejś zmiany hormonalnej, nie wiem. Odstawiłam na kilka miesięcy, zaczęłam stosować dezodorant na bazie wodorotlenku magnezu, a potem z ciekawości wróciłam znów do dezodorantu na bazie sody i już było w porządku. Okej. Okay. Tak, także czasem, jak widać, organizm może zareagować w niespodziewany sposób, więc jeżeli widzicie, że coś w Was zaczyna podrażniać, po prostu sobie odstawcie i sięgnijcie po jakąś inną formułę. Dokładnie. Jeżeli chodzi o mnie, czyli o osobę, która ma właśnie uczulenie i ma takie podrażnienie po sodzie oczyszczonej, no to wybieram właśnie te na bazie magnezji, bo właśnie możecie mieć adnotację na słoiczku, że albo magnezja, wodorotlenek magnezu, to są takie w sumie zamienne wyrazy tutaj. I tak, to co mogę polecić, to ten dezodorant marki Lale, który powstał we współpracy z nami, z Kopalnią Zdrowia. Biała herbata naprawdę jest bardzo aksamitny, taki plastyczny pod palcem. Nie ma tutaj w ogóle wyczuwalnych takich grudek, które często się pojawiają w przypadku sody oczyszczonej. Jest ogromny, tutaj mamy aż 150 ml i on starcza na wieki. On naprawdę jest ultra wydajny. Często ten może być stosowany przez całą rodzinę, no bo właśnie jest taki duży, to jest komfortowy słoiczek, jeżeli chodzi o wyciąganie zawartości z tego pojemnika. Ewentualnie drugi dezodorant, który mogę Wam polecić, to jest ten melon z marki Senkara. Ale bardzo go lubię. Pachnie melonem.
On ma przepiękny zapach, więc jeżeli lubicie takie owocowo-świeże zapachy, no to jest fantastyczny. I tak naprawdę w przypadku jego, to był pierwszy mój dezodorant, który wybrałam na bazie magnezji, no i się w nim zakochałam. Tak naprawdę. Edyta, jeżeli chodzi o twoje dezodoranty na bazie sody oczyszczonej? Czekaj, tutaj jeszcze tylko dodam, że ten melon jest dużo mniejszy. I ten słoiczek też jest na przykład bardziej praktyczny pod kątem wyjazdu. Tak, to jest godna informacja. Pewnie. Dobra, soda oczyszczona i moi ulubieńcy, czyli no ciężko nie wspomnieć o czterech szpakach, którzy są tutaj pionierem pod kątem dezodorantów w kremie. To była jedna z polskich marek kosmetycznych, która wydała serię swoich dezodorantów w kremie i faktycznie od lat są bestsellerami. Mhm. Ja też go bardzo lubię, ma delikatnie taki cytrusowo-ziołowy zapach, natomiast to, co jest najfajniejsze w tym dezodorancie, to konsystencja. Trzeba to po prostu poczuć. Ona jest plastyczna, jest taka mięciutka, jest taka praktycznie porównywalna do dezodorantu właśnie na bazie magnezji, ale mimo wszystko jest tutaj soda oczyszczona, więc ja kocham ten dezodorant przede wszystkim za moim zdaniem idealną konsystencję dezodorantu w kremie, ale jeszcze jest drugi dezodorant, który też urzekł mnie właśnie swoją konsystencją. Ona już jest nieco inna, ale wciąż bardzo ją lubię. Purité. I tutaj są dwie wersje. Dezodorant z białą glinką i z zieloną glinką. Okay. Które wolisz? Właśnie ja wolę tą wersję z zieloną glinką ze względu na to, że mam wrażenie, że on jest nieco skuteczniejszy od tego. Okay. Natomiast z drugiej strony mnie to nie dziwi, no bo biała glinka głównie ma takie właściwości nawilżające, łagodzące, a zielona jednak takie bardziej absorpcyjne, też delikatnie antybakteryjne. Może dlatego właśnie, nie? No właśnie, jestem ciekawa, czy wy też to tak czujecie, jeżeli mieliście okazję używać i wersji z białą glinką i z zieloną, czy też waszym zdaniem ta zielona glinka jednak jest nieco bardziej skuteczna. No, także... A jeżeli chodzi o zapach, jakby czujesz różnicę pomiędzy zapachami? Trochę tak, jednak w tej wersji z zieloną glinką czuć tą zieloną glinkę. Ona ma też taki typowo charakterystyczny zapach. Trochę, no. Trochę specyficzny, więc jeżeli znów miałabym wybierać dezodorant o dobrej, plastycznej, przyjemnej konsystencji, który dobrze pachnie i jeżeli dla mnie znaczenie miałyby fajne zapachy, no to w tym momencie cztery szpaki będą lepszym wyborem. No bo tutaj faktycznie musicie się nastawić na to, że dezodorant jest skuteczny i jest komfortowy w użytkowaniu, ale zapach ma taki sobie. Często też pytacie nas o dezodoranty, które będą takim pierwszym kosmetykiem dla nastolatków, kiedy zaczynają gdzieś tam się pocić, czujecie jakiś taki nieprzyjemny zapach i pytacie właśnie nas o jakieś takie delikatne produkty, które na przykład właśnie nie będą antyperspirantem, czyli nie będą hamowały tego fizjologicznego wydzielania potu, tylko będą czymś delikatnym. No i mamy takie w sumie dwie polecajki. Tak, tych dezodorantów jest sporo. Tak. Ale wiadomo, trzeba wybrać te najfajniejsze, naszym zdaniem. Z jednej strony Bielawen, czyli produkt producenta Sylveco, który ma m.in. ekstrakt z kwiatów lawendy w składzie, ale pachnie czym? Winogronem. To może być trochę mylne, bo faktycznie raz, że mamy Bielawen trochę z tą lawendą, też na opakowaniu z tym kwiatuszkiem na etykiecie. No, faktycznie. I to może trochę być takie mylne, że pachnie lawendą, otóż nie. Pachnie jak taki albo świeże winogrona, albo świeży sok winogronowy. Więc w sumie taki zapach bym powiedziała i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla dziewczynek, i dla chłopców tak naprawdę. Dokładnie. I często dziewczynki, bardziej chodzi mi o to, że młode dziewczyny, które przechodzą właśnie po pierwsze dezodoranty i testują ten dezodorant na bazie testera dostępnego w drogerii, twierdzą, że ten zapach jest po prostu bardzo, bardzo przyjemny. Zgadza się. Więc polecamy go ze względu głównie na to, ale jest też druga wersja, która zapachowo jest mniej intensywna, natomiast skład jest niesamowicie taki właśnie kojąco, łagodząco, nawilżający. Tak, bardzo tutaj, tak, jest między innymi właśnie sok z aloesu, jest też ekstrakt z rozmarynu, a przy okazji on jak na dezodorant całkiem dobrze sobie radzi, więc w sumie takie dwa topy dla młodych osób mam tutaj w moich rękach. No i na koniec musimy Wam zdradzić nasz tip i taki produkt, który jest bardzo wyjątkowy, bo to nie jest ani dezodorant, ani antyperspirant, tylko uwaga, primer, który aplikujemy pod właśnie dezodorant albo antyperspirant. A co ciekawe, nazywa się balsamem po prostu wielozadaniowym. Tak. I jakież było nasze zaskoczenie, jak właśnie ten produkt po raz pierwszy pojawił się w kopalni zdrowia. Coś wyjątkowego. No i zaczęłyśmy czytać o zastosowaniu tego produktu i nie mogłyśmy uwierzyć, aż nie spróbowałaś. Więc Natalia, jak możesz użyć tego balsamu do ciała, żeby poprawić skuteczność dezodorantów czy antyperspirantów? Tak. Słuchajcie, otóż aplikujemy go po prostu przed aplikacją dezodorantu lub antyperspirantu pod pachę, takiej naprawdę niewielkiej ilości. Serum pod dezodorant.
No dokładnie, jak takie serum pod dezodorant, tak. I on po prostu nam wzmacnia działanie antyperspirantu lub dezodorantu. Mhm. Natomiast słuchajcie, to nie jest jego jedyne zastosowanie, bo jako balsam do ciała może też być z powodzeniem stosowany jako taki łagodzący produkt po goleniu, przetestowałam, działa, jako balsam do stóp, jako ogólnie balsam do ciała, także tak naprawdę macie jeden produkt, który można stosować na całe ciało i na różne problemy skórne. I można go po prostu zabrać też ze sobą na wyjazd, tak. Zamiast brać, wiecie, osobno krem do stóp, balsam do ciała, tak. Nie wiem, aun na podrażnienia, tak. Po goleniu, tylko tak. Bierzecie jeden ciach, rak, tak. I mamy sprawę załatwioną. I faktycznie przetestowałyśmy, że po zaaplikowaniu na niego dezodorantu lub antyperspirantu, mi jest ciężko powiedzieć, czy to faktycznie jakby działa o wiele mocniej, ale jakby ja się czułam, że trochę jakby się mniej pocę, tak bardziej się czułam świeżo, więc coś w tym jest, że on naprawdę działa. Także bardzo Wam polecam. Tak. Słuchajcie, napiszcie nam koniecznie w komentarzach poniżej, który z tych produktów mieliście okazję już testować. I czy na przykład na co dzień wybieracie dezodorant czy antyperspirant, możecie się podzielić Waszymi spostrzeżeniami. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału i o wciśnięciu dzwoneczka. Dzięki temu żaden nowy film Was nie ominie. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Do zobaczenia, pa! Pa.